Ale teraz czy po programie? No, no właśnie, dobrze, to umówmy się, czekają kolejni. Ja przypominam Państwu, że można do nas pisać, a tymczasem Młodzież Wszechpolska, proszę. Panie pośle, Platforma Obywatelska uparcie twierdzi, że żadnej afery hazardowej nie było. Dlatego ja chciałem zapytać, czy pan został zdymisjonowany dlatego, że był bardzo słabym ministrem i był to zupełny przypadek i dopiero Donald Tusk po 2,5 roku się o tym zorientował? I jeżeli tak, to kiedy będą następni ministrowie zdymisjonowani, którzy się nie nadają do pełnienia swoich funkcji? A jeżeli nie, nie było tak i była jednak afera hazardowa, to mam wrażenie, że niczym pędzący królik ucieka pan przed konsekwencjami politycznymi, które spotkały już Chlebowskiego i Drzewieckiego. A wydaje mi się, że nie słuchałeś całej tej debaty, która od kilku miesięcy się toczy w Polsce, ale przede wszystkim tych wystąpień, które były w październiku ubiegłego roku, bo jeśli tak, to byś wiedział, że nie zostałem zdymisjonowany, tylko podałem się do dymisji. No czyli uciekł pan przed konsekwencjami, jak pędzący królik. Ale ten niuans nie musi być zrozumiały. Natomiast ważne jest to, że w tej decyzji chodziło o to, by osoby, których nazwiska w dyskusji w sposób uzasadniony czy też nie, jeżeli chodzi o mnie, w sposób absolutnie nieuzasadniony, ale jeżeli padły dane nazwiska, to żeby one do czasu wyjaśnienia sprawy nie piastowały funkcji, a przynajmniej do czasu... Przez pół roku przedłużaliście przed komisją śledczą, żeby sprawa nie została wyjaśniona, tak? A przynajmniej do czasu przeprowadzenia przesłuchania przez prokuraturę i przez komisję śledczą, bo to równolegle toczy się, nie pełniły tychże funkcji rządowych, by nie było wątpliwości. I tylko takie jest prawdziwe uzasadnienie. Czyli wróci pan do rządu, tak? Proszę? Wróci pan do rządu? Obiecuje pan teraz, że wróci pan do rządu, jak skończy się afera hazardowa i komisja śledcza? Ja jestem gotowy wrócić choćby dlatego, że... Wróci też Miro choćby, dlatego, że ja rozpocząłem określoną pracę w tym rządzie, realizowałem ją, została przerwana i wymaga dokończenia. Natomiast czy wrócę, czy nie, nie ode mnie zależy. Kolejne pytanie.